Choć wszystkim najczęściej kojarzą się z pożarów, to jest to tylko jedno z mnóstwa zadań strażaków, bo można rzec, że nie samymi pożarami strażacy żyją. Często to oni pierwsi są na miejscu wypadku drogowego, ratują poszkodowanych, rozcinają karoserię, by dostać się do ofiary, wspomagają policję i zespoły ratownictwa medycznego. Usuwają skutki nawałnic, burz i innych gwałtownych zjawisk pogodowych, jadą na ratunek ofiarom tlen Węgla, biorą udział w poszukiwaniach zaginionych. Od roku strażakom przybyło zadań związanych z epidemią. Przez ostatnie miesiące coraz częściej wyjeżdżają jako wsparcie dla ratowników medycznych. Gdy system służby zdrowia jest tak przeciążony i ambulanse nie mogą dotrzeć na czas, to oni ruszają na ratunek. Ale ich praca to też wezwania nietypowe, jak na przykład ujarzmianie kota, który wpadł w furię, rozcinanie ślubnej obrączki z opuchniętego palca czy pomoc owczarkowi niemieckiemu, którego głowa utknęła w betonowym płocie. Wyliczać można by bardzo długo, wszystkie te zdarzenia łączy jedno. Niezawodność w niesieniu pomocy. Dziękujemy za Waszą służbę i w dniu Waszego święta życzymy, aby powrotów do domu było tyle samo, co wyjść na służbę.